Witam wszystkich na kanale Światowa Dyszka, tutaj nie Damian, gdyby ktoś z Was jeszcze nie zauważył i od czasu do czasu postaram się zrealizować tutaj dla Was jakiś krótki materiał. Aktorki, aktorzy, piosenkarki oraz piosenkarze, którzy zdobyli sławę dzięki udziałowi w jednym serialu. Na scenie muzycznej, jak i filmowej możemy zobaczyć osoby, o których nawet nie wiemy skąd się wzięły, co dało im taką popularność, aby być teraz na takiej pozycji społecznej. Aktorzy, którzy stali się sławni dzięki jednej roli w serialu, czy piosenkarki, które zaczynały w filmach, to właśnie o nich zaraz Wam opowiem. Na pierwszy rzut Matthew Fox. Ich pięcioro, czyli serial, w którym zaczynał i dzięki któremu zyskał rozpoznawalność, a co za tym idzie, z łatwością wspinał się po szczeblach swojej aktorskiej kariery. Rola genialnego, wybitnie uzdolnionego neurochirurga Jacka Shepharda w serialu Zagubieni. To właśnie ta rola przyniosła mu również wiele nagród. Najważniejszą z nich jest wygrana w 2005 roku Złota Satelita w kategorii Najlepszy aktor w serialu dramatycznym. W roku 2006 i w roku 2008 zdobył nagrodę Saturn w kategorii Najlepszy aktor telewizyjny. Po emisji Zagubionych zagrał w ponad 12 filmowych produkcjach, mimo to nadal wszyscy kojarzą go z rolą lidera grupy rozbitków. Pamela Anderson. Jej kariera aktorska zaczęła się od serialu Słoneczny Patrol, w którym grała w latach 1992-97 i to właśnie ta produkcja przyniosła jej największą sławę i rozpoznawalność. Pewnie macie teraz przed oczami widok biegnącej po plaży Casey Parker, rolę której wcieliła się właśnie Pamela. Później grała w filmach, serialach i nie zabrakło jej również wielu gościnnych występów w znanych produkcjach. Agreement not necessary. Jennifer Aniston. Aniston zyskała sławę wcielając się w Rachel Green w telewizyjnym sitcomie Friends, Przyjaciele, który został stworzony w roku 1994 i trwał aż do 2004 roku, za który otrzymała takie nagrody jak Nagrodę Emmy, prestiżowy Złoty Glob i Nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Aktorów Filmowych. Postać ta stała się niezwykle popularna i zapamiętana również po emisji filmu. I od tamtej pory Aniston gra główne role w licznych komediach i komediach romantycznych. How about a little victory music, shall we? Yes, please. Oh, I love this song. Woo! That's way. Następną postacią jest Blake Lively. I w 2007 roku wystartował serial Plotkara na podstawie serii książek o tym samym tytule, gdzie Blake wcieliła się w rolę Seliny van der Woodsen. Serial szybko zdobył ogromną popularność wśród widzów, szczególnie młodej publiczności. Nie tylko z powodu przedstawionej historii, ale też przykuwał uwagę głównie z powodu elementów stylistycznych. Widzowie chętnie inspirowali się stylem ubioru bohaterów i podobno aż do tego stopnia, że dzień po emisji odcinka każdy element stroju znikał ze sklepowych półek. Dzięki temu serialowi Blake na pewno zdobyła rozgłos i popularność. Emisja serialu zakończyła się po 6 sezonach pod koniec 2012 roku, a rola Seliny van der Woodsen przyniosła jej wiele nominacji do nagród, w tym People's Choice oraz Teen Choice. Następna postać to gwiazda estrady, czyli Ariana Grande, która zaczęła swoją karierę w 2008 roku, występując na Broadwayu w musicalu 13, przed pojawieniem się w obsadzie serialu produkcji Nickelodeon, Victoria znaczy zwycięstwo, jako Kat Valentine oraz jego sequelu Sam i Kat z 2013 roku. Piosenkarka podkładała też swój głos do różnych ekranizacji animowanych, a także grała role w innych filmach kinowych czy sztukach teatralnych. No a teraz jest jedną z najpopularniejszych światowych artystek, a jej utwory zdobywają gigantyczną liczbę odsłon. Także warto było grać w serialach, jak się było nastolatkiem. Toasty! Come on, let's go!
I to samo może powiedzieć Miley Cyrus, czyli właściwie Destiny Hope, która niedawno skończyła 26 lat i wydała nowy mini album pod tytułem She Is Coming. Piosenkarka i aktorka popularność zdobyła dzięki roli w nie innym serialu jak Hannah Montana, gdzie grała główną rolę. Serial emitowany był na Disney Channel i do dziś jest oglądany przez miliony nastolatek zakochanych w Miley, które chcą być dokładnie takie jak ona. I said fuck no. Kolejną postacią jest Selena Gomez, czyli rówieśniczka Miley. Amerykańska gwiazda zasłynęła rolą Alex Russo w serialu Czarodzieje z Waverly Place, gdzie wcieliła się właśnie w kultową postać nastolatki z różdżką. Śmiało można powiedzieć, że tak samo Miley, jak i Selena dorastały na planie tych seriali, przez co na pewno mocno się utożsamiły z produkcją i oba seriale cieszą się do dziś wielką popularnością. Kolejna disneyowa gwiazdka, czyli Vanessa Hudgens, która swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła w filmie Trzynastka, jednak jak wiadomo, prawdziwą popularność przyniosła jej niepodważalnie rola Gabrieli w filmach High School Musical. Kolejnym przykładem będzie K.J. Apa, urodzony 16 czerwca w 1997 roku, aktor z Nowej Zelandii, który wcielił się w rolę Archie Andrewsa w serialu Riverdale, czyli dosyć stosunkowo niedawnej produkcji Netflixa, i stał się przez tę rolę bożyszczem nastolatek, a także obiecującym kandydatem na przyszłe produkcje. Oh my god. I kolejny mężczyzna, Hugh Laurie, wszystkim znany wspaniały Dr. House, gdzie zapewne już nawet nie pamiętamy jak się nazywa, bo jak widzimy go w jakimś filmie, automatycznie nadajemy mu imię Gregory House. Dorobek filmowy Hugh ma naprawdę imponujący, zarówno przed jak i po serialu Dr. House. Zagrał w wielu, wielu znanych filmach. Specjalnie zgrywasz głupka? No niestety mało osób potrafi wymienić ich tytuły, chociaż prawie każdy je oglądał. Well, it's just about everybody, except for... Snowbell! Drop him right now! Spit him right out! That's what she said! Nie pamiętamy go z filmów, wszystko to za sprawą właśnie tego serialu, który podbił serca widowni. On już na zawsze zostanie kojarzony z rolą charyzmatycznego lekarza, doktora House'a. No i jak to mówią, sukces to talent plus ciężka praca, ale też w ogromnej mierze szczęście, bo jednak są to ludzie, którzy wzięli udział tak naprawdę w jednym konkretnym projekcie, a co przyniosło im wielką sławę i powodzenie na różnych innych płaszczyznach życia. Oczywiście musieli się do tego projektu nadawać, więc nie można im odmówić umiejętności ani ciężkiej pracy, ale też trzeba powiedzieć, że mieli szczęście i to właśnie to szczęście odegrało tutaj główną rolę. Niemniej jednak są to osoby niezwykle utalentowane i dobre w swoim fachu, no bo przecież gdyby tak nie było, to nie byłyby też teraz w tym miejscu, w którym są. Kiedy już jednak się dostanie taką rolę życia, ciężko jest później odkleić tę łatkę z serialowym imieniem i nazwiskiem i często jest tak, że do końca życia kojarzy się te osoby właśnie z tym jednym konkretnym projektem, w którym wzięły udział mimo całego ogromnego dorobku artystycznego, na którego budowę poświęcili zazwyczaj wiele, wiele lat albo i nawet całe swoje życie. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że mój materiał Wam się spodobał i moja obecność tutaj Wam jak najbardziej odpowiada. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co myślicie oraz podzielcie się pomysłami na kolejne odcinki. Ponadto koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zaglądajcie na kanał Światowa Historia, gdzie pojawiają się materiały na tematy historyczne, jeżeli takie Was interesują. No i spokojnie, tutaj też tematy historyczne, jak i polityczne wrócą.
ale pomyśleliśmy, że zrealizowanie światowej dyszki w formacie trochę bardziej różnorodnych tematów może być po prostu ciekawsze. Także pozdrawiam, trzymajcie się gorąco, cześć! We'll be right back.